W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Piława Górna przy ulicy Piastowskiej. Na miejsce zostały zadysponowane zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Jeżeniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy Górnej oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Przerzeczyn Zdrój. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do wypadku dwóch pojazdów samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Nasze działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na tym etapie teraz dochodzenie prowadzi policja. Ruch pojazdów drogowych jest tutaj w tym miejscu w tej chwili mocno utrudniony. Policja będzie prowadziła swoje czynności. W trasie rozpoznania stwierdzono, że doszło do uszkodzenia, dosyć mocnego uszkodzenia tych pojazdów i doszło do wycieków płynów eksploatacyjnych. Dwie osoby opuściły samodzielnie pojazd, jedna osoba została ewakuowana z pojazdu wspólnie z ratownikami medycznymi. Ta osoba w tej ewakuacji była przytomna.